Okręg numer 2. Tutaj w granicach wpisanych mniej więcej tutaj tym prostokątem i tą strzałką dokładnie obejmuje numery domów od 1A do 53. Wyborcy z tych, mieszkańcy pod tym adresem mogą głosować na kandydata z okręgu numer 2. Naszą kandydatką z tego okręgu jest pani Aldona Wojtali. Prosimy. Ale będzie lepiej słychać. Będzie lepiej słychać. Lepiej będzie słychać. Może ktoś też nie usłyszy. Lepiej zobaczymy. Witam Państwa. Nazywam się Aldona Małgorzata Wojtalik. Mam 46 lat. Pracuję w szkole podstawowej w Łakuszowie. Obecnie uczę klasę pierwszą. Ale od 26 lat mieszkam w Janowicach, jestem mężatką, mieszkam tu razem z rodziną. Mam jednego syna Daniela, który obecnie jest studentem, rzadko bywa w domu, a studiuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie jest to chyba do ukrycia, że wspólnie z mężem w ramach relaksu po pracy, on po swojej, ja po swojej, odreagowujemy na swoim pięknym, malowniczym, maleńkim gospodarstwie rolnym. Do ubiegania się, do kandydowania do Rady Gminy Janowiec w dużej mierze przyczyniła się moja najbliższa rodzina oraz niektórzy mieszkańcy Janowic. Ale nie ukrywam, że najgłówniejszym chyba punktem tego mojego kandydowania była obecna sytuacja w naszej gminie, która w moim odczuciu i myślę, że nie tylko w moim jest nie do przyjęcia. Od pewnego czasu w miarę swoich możliwości uczestniczę biernie w sesjach Rady Gminy, bacznie się przyglądam i dochodzę do wniosku, że co dzieje się na tych sesjach, przechodzi granice wszelkiej przyzwoitości i normalności. Chciałam zaznaczyć, że właśnie obecny stan polityczny i społeczny w naszej gminie jest zdecydowanie nie do przyjęcia. Uważam i stwierdzam to z całą stanowczością, że nasza przepiękna gmina Janowiec, nasza maleńka ojczyzna zasługuje na dobre imię i wizerunek w powiecie, w województwie. A jaki ten wizerunek jest, to w dużej mierze właśnie zależy od nas, wyborców, bo to my, wyborcy, mamy decydujący wpływ, kto zasiada w Radzie Gminie i kto nas tam reprezentuje. Stwierdzam, że tę sytuację w jakiś sposób musimy zmienić, bo tak dalej być nie może. Jako radna chciałabym pracować dla dobra wszystkich mieszkańców, respektować, przyglądać się, wysłuchiwać problemów i trosk, ale w kwestiach mających kontrowersyjny ton, zanim podniesie się rękę, zapytać wyborców, co o tym sądzą. Mam tu na myśli, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale jestem u siebie, do domu mam niedaleko, to mówię. Tą kwestią kontrowersyjną dla mnie było uznanie, a byłam na sesji i wiem, że była próba przeforsowania punktu obrad, co by byłemu wójtowi nadać tytuł honorowego obywatela Janowca. Nie wiem, czy dobrze ten tytuł nazwałam, ale chyba tak. Uważam, że w takiej kwestii to radny i radna z poszczególnych miejscowości powinna zasięgnąć opinii wyborców, co na ten temat myślą, bo to decyduje o nas wszystkich i wydaje mi się, że w tej kwestii powinniśmy my też mieć coś do powiedzenia. Chodziły karty, były podpisy, no powiem całe szczęście, że ten punkt do porządku obrad nie został wprowadzony.
Chcę jeszcze powiedzieć, że jako radna chciałabym pracować dla dobra wszystkich mieszkańców. A tak jak już wcześniej powiedziałam, respektować wszystkie problemy, bacznie się im przyglądać. I jeśli zostałabym radną, czułabym to jako kredyt zaufania, który bym w miarę swoich możliwości, umiejętności i zdolności mogła Państwu spłacić. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że żyjemy w takim kraju, gdzie możemy głosować. Były czasy, kiedy Polacy bardzo chcieli oddać swój głos, ale nie było im to dane. My żyjemy w kraju, gdzie możemy pójść do urn i zagłosować. Dlatego bardzo Państwa proszę, żebyśmy się 16 listopada spotkali przy urnach i dokonali odpowiedzialnego, zgodnego z własnym sumieniem wyboru. Dziękuję za uwagę. Okręg wyborczy trzeci. Tutaj w tych wskazanych granicach obejmuje numery domów od 54 do końca. Chodzi mi, cały czas mówię o miejscowości Janowice i cały obszar Nowego Janowca. Tutaj proponujemy Państwu naszego kandydata. Pana Janusza Walaska. Witam Państwa serdecznie. Ja tak w ogóle nie będę gadał. Myślę, że już większa część mnie z Państwa zna. Nie, jeszcze? Nazywam się Janusz Walasek, mieszkam na Nowym Janowcu, żonaty, czwórka dzieci, bo przecież chciał się nad jedną żoną. Od miesiąca też również dziadek już. Cóż ja wam więcej mam do powiedzenia. No, najlepiej by było tak, chcecie drogi, zrobimy drogę, chcecie kolej, zrobimy kolej. No ale tak się nie da. Ale mam to szczęście, że mogę trochę z Janowic wziąć do siebie. No i wy też macie szczęście. Ale i wy też macie szczęście, bo będziecie dzieci mieli tak jakby dwojga, dwoje radnych. To też jest dobrze. Szanowni Państwo, no jestem człowiekiem skromnym, uczciwym, pogodnym. Zawsze się lubię uśmiechać, lubię pomagać, bez względu komu. No i taki chciałbym być jako przyszły radny. Chcę służyć Wam wszystkim mieszkańcom. Nie to, że jestem z Nowego Janowca, to już tutaj w Janowicach nic nie będę Was słuchał, Wam pomagał, Wam wspierał. Mieszkanka Aldonę. Ale jeszcze mogę dodać, codziennie koło niego przyjeżdżam do pracy, tak będzie Krystus. No. Także myślę, że nasza współpraca tutaj z Aldonką i z Waszą Panią Sołtys, która też jest energiczna i tego razem na pewno zrobimy dużo. Damy radę, prawda? Tak jak wszyscy. Także zapraszam wszystkich 16 listopada do udziału w wyborach i oddania na nas głosu. Dziękuję bardzo. Dodała teraz pani doktor Maria Kowotowska. Poprosiłbym o krótką autoprezentację przez panią. Witam Państwa, ale dzisiaj była ostatnia sesja Rady Powiatu, taka bardziej uroczysta i dlatego też jej nieco przeciągnęła.
bardzo wiem, od czego mam zacząć. Tak? Ja muszę zadać pytanie. To będzie najprościej. No, pani doktor, chodzą takie po prostu tutaj od chaty do chaty. Sprzedaje pani na gwałt ośrodek zdrowia. Co pani w tym nie wyraźnie? Znaczy, kupuje, tak? Przepraszam, to jest bardzo nagłośnione. Idzie się do pani, pani recepty wpisuje na 100% już. No już na ostatni kawałek. Tylko na gwałty. Ja chcę tu państwu powiedzieć. Tak? Dobrze? A tak niedobrze chyba nie wiem. To znaczy tak, nie mam najmniejszego zamiaru kupować, bo ja o tym, że kupuję ośrodek zdrowia, to oczywiście dowiedziałam się z naszej cudownej gazety. Tak? Poza tym właśnie ktoś tu do mnie zadzwonił i mi powiedział, że kupiłam ośrodek, a to było w niedzielę, no to w ogóle super sprawa. I właśnie od poniedziałku to już 3 tygodnie i to mnie jakby zmobilizowało do tego, żebym napisała tę odezwę do państwa, tak? No ja tu pracuję 1 lipca, minęło 25 lat i nie widzę powodu, dla którego miałabym państwa okłamywać. Poza tym jeszcze jest jedna taka sprawa, że no nie ma tu, szkoda, że nie ma następnego kandydata, właściwie kandydatki na wójta, pani Zofii Cielow, ale myślę, że będę na jej spotkaniu i zapytam się, co to znaczy, że będzie walczyła z prywatyzacją ośrodka, ponieważ ktoś, kto chce być wójtem, nie zna ustawy, raz o samorządzie, dwa o ochronie zdrowia, no to jakby złe świadectwo sobie wystawia na dzień dobry, prawda? Bo są dwie formy. Jedna jest samodzielny, publiczny ZOS, druga forma jest niepubliczny ZOS, a różnią się tylko tym, że kto inny jest założycielem. Dla pacjentów jest to samo. Musi być podpisany kontrakt z funduszem i zarówno w publicznym, jak i niepublicznym, który mylnie jest określany jako prywatny, prawda? Większość niepublicznych funkcjonuje w ten sposób, że mają wynajęte pomieszczenia, bo generalnie nikomu się bardzo nie opłaci ani kupować, ani budować. Czyli no, powtórzę to, co już mówiłam, że dla mnie rozpowszechnianie takich informacji to jest nieposzanowanie ludzi. To jest specjalnie, nie wiem, robienie jakiegoś zamętu w głowach, niepokoju, a w gruncie rzeczy no nic się nie dzieje. Jak było, tak jest. Tak? Także tutaj to jest na 100%. I chociaż również dotarły mi takie głosy, a przed wyborami to tak mówi, a po wyborach będzie kupi na pewno. Kupi na pewno. No to nie kupię na pewno, tak. Ponieważ no nie mam takiej potrzeby, naprawdę. No nie mam takiej potrzeby. Nie wiem, jak jeszcze państwa mogę przekonać. Chyba tylko tym, że no tak jak już wspomniałam, przez te 25 lat, czyli to jest ćwierć wieku, strasznie to brzmi, prawda? Tutaj wspólnie z państwem pracowałam, tak? I nie widzę powodu, dla którego mam kłamać. No dziwą, dziwią i nie dziwią mnie te głosy, ponieważ wyraźnie walczy się głównie jakby z moją osobą, tak? Czyli tak naprawdę to nikt, kto rozpuszcza te opowieści, nie myśli o pacjentach, bo o pacjentach to myślę ja, tak? Ale mnie to akurat no nie obchodzi, no zniosłam już tyle różnych oszczerstw, że myślę, że spokojnie postaram się znieść i to następne, prawda? Tylko, no mówię, no są to bardzo nieodpowiedzialni ludzie, bardzo nieodpowiedzialni. Strasznie mi przykro z tego powodu, bo nie uważam, żebym komukolwiek nie pomogła, jeżeli tylko mogę pomóc, tak? Wracając jeszcze, czyli nie wiem, czy coś jeszcze na temat tej ewentualnej sprzedaży kupna? To znaczy, ja może później dopowiem jeszcze na ten temat też troszkę ze strony formalnej.